Proszę popatrzeć na sylwetki zawodników. Nowaczyński o 8 lat młodszy od rywala. Wzrost, tutaj przewaga Smagieła o 6 cm. No i bilans dodatni Pawła Nowaczyńskiego, 2-1. Dobry, lewy prosty. Jeszcze jeden. No, realizuje wskazówki trenerów. Teraz dwa dobre lewe sierpy Nowaczyńskiego. Parę razy trafił i też nabiera większej pewności siebie, dużo agresywniejszy. A słyszymy tam, jak trener Kowalenko go radzi, lewa cały czas, żeby było. Dobry lewy sierp. No, w pierwszej rundzie Smagieł stopował go takimi kombinacjami. Dobry, no, prawy sierpowy, tak? Kolejna dużo częściej trafia Nowaczyński. Opadł siły już Smagieł. Kondycja nie jest jego mocną stroną. Wychowywał się w domu dziecka w Lublinie. Dobra kombinacja Nowaczyńskiego, cała seria ciosów na dół, później dwa sierpy na górę. Klinczuje, przetrzymuje Smagieł. Ze zmęczenia, no, próbuje ugrać tutaj czasu. Kolejny lewy sierp, Smagieł był za nisko, ale sędzia stał z drugiej strony, więc nie zauważył. Finezji w ich boksie nie ma, ale nie oczekiwaliśmy. No jest twarda walka, wymagający dopracowania. No, no to wszystko właściwie. Wszystko wymaga dopracowania, tak. Ale teraz dobre zejście, długi prawy. Kolejny prawy. Break, panowie, krok do tyłu. Sędziowie byli jednomyślni, 39-37 dla zwycięzcy, którym zostaje Paweł Nowaczyński. Tak jest, tutaj łatwa robota sędziów, no bo pierwsza runda dla Smagieła, potem trzy starcia dla Nowaczyńskiego i wygrywa Nowaczyński.